Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w 7 Billion Humans, czyli w 7, można powiedzieć, że 7 bulionów ludzi. Bulionów, nie? Takich, że coś tam odgrzewa i się smaczne jest w sumie bulion. Ale w sumie wolę rosół normalne na wołowinie niż z bulionu, nieważne. Moi drodzy, ważna informacja techniczna. Pamiętajcie, że u mnie na kanale jest coś takiego jak harmonogram, w którym zawsze możecie sprawdzić, który odcinek, którego dnia i o której godzinie się pojawia, nawet na tydzień w przód. Przypominam, żebyście pamiętali o takich rzeczy, bo często pytacie mnie: Stasiak, kiedy kolejny odcinek z tego i tamtego? To tak, by the way. W poniedziałki i w czwartki będzie pojawiać się Human Resource Machine. To na pewno. 7 Billion People. No i teraz wracamy już też do harmonogramu, kiedy odcinki są 16-19, bo wakacyjnie było 14-17. Więc wszystkim tym, którzy musieli wrócić do szkoły, serdecznie współczuję, ale kurczę, wy przynajmniej macie 2 miesiące ponad wakacji, tak? Halo! Tacy mają dobrze. Lecimy! Na początku 34. Znajdź i zniszcz jeden. Tutaj swoją propozycję podrzucił mi Lakuzda, to jest jego rozwiązanie, jego pomysł. I zobaczmy, jak to śmiga. Czyli musieliśmy po prostu znaleźć najmniejszą wartość każdej kolumny i ją po prostu piznąć. Czyli zapamiętujemy 99, szukamy najbliższy i również ustawiamy sobie w mem, w miejsce, właśnie w memory ustawiamy sobie to, tę plakietkę, którą uważamy za najmniejszą i potem po prostu idziemy używając po prostu najkrótsze, wyszukiwania najkrótszego drogi. Podnieś i oddaj, bo zapamiętane mamy i miejsce, gdzie jest ta plakietka i miejsce, gdzie jest niszczarka. Ja do tego doszedłem właśnie już po nagraniu odcinka, po rozpoczęciu montażu i tak sobie myślę, kurczę, ja wcale nie muszę podnosić tych cholernych plakietek i to samo pisaliście mi też w komentarzach. Dlatego zwracajcie uwagę, jakie wymieniam wam... dziękuję Lakus w ogóle za podesłanie, tak? Dawajcie mi znaka... Zwracajcie uwagę na to, co wam wrzucam w przypięte komentarze, jakie numery, bo czasami nie wrzucam tego, co nie zostało rozwiązane w odcinku, tylko dlatego, że rozwiązałem to podczas montażu. Albo podczas montażu może niekoniecznie, ale poza nagrywaniem. I tak właśnie będzie chociażby z tym 37, tak? Więc to jest bardzo spoko pomysł. Dobrze to działa, więc tak powinno to być zrobione. Lakuzda, dzięki raz jeszcze. Mamy 34 na dwie gwiazdki, powiedzmy. 37, jak widzicie, już rozwiązałem, jeśli chodzi o prędkość. No bo to w sumie było bardzo proste do zrobienia, tak? Nie wiem, co mieliśmy. Mieliśmy to i chyba ja zrobiłem już tą wersję tutaj taką. Czyli dałem po prostu odpowiednie warunki, no i faktycznie, jak widzicie, cały czas zapamiętywałem. Kiedy jest ściana, robiłem zakończ, tak. Czyli w sumie, czym to się różniło od tego, co tutaj było? To rozumiem, że to była ta wersja nieoptymalna. Jeszcze raz muszę sprawdzić. Tak, to była... To nie jest w ogóle wersja optymalna. To chyba wersja na zaliczenie była, tak. Była nieoptymalna bardzo. Więc to po prostu trzeba było dobre warunki poustawiać, tak? Czyli cały czas mijać dziurę, tak jak mieliśmy dziurę. Robić... Robiłem warunek, czy kostka, na której stoję... Czy miejsce, na którym stoję, jest kostką i nie jest ścianą, tylko wtedy mam liczyć, tak? Bo tutaj oczywiście jest kostka, ale jest ściana, więc tutaj masz nie liczyć, tu masz zostawić to wszystko. No i oczywiście, jeżeli dojdziesz do ściany, podnosisz, piszesz i upuszczasz, tak? I w ten sposób mega szybko, bo aż w 29 sekund udało się zrobić ten poziom. A tymczasem przechodzimy do rozwiązania. Dużo osób wysyłało mi rozwiązania do tych dwóch poziomów, no musiałem dwa wybrać, więc wybrałem jedno z rozwiązań, które podesłał Art0007i, za co serdecznie dziękuję. No i tak, rzeczywiście, tak jak tutaj kminiłem mocno i mówiłem, że miałem czopa w mózgu, jeśli chodzi o to, jak usunąć jeszcze jedną komendę, kombinowałem coś z tym za bardzo, a tu wystarczyło po prostu zastąpić, wywalić polecenie zakończ, i po prostu zapętlić to w tym momencie, na przykład tutaj do sprawdzania warunku na chodzenie. Dlatego bardzo fajnym i dobrym sposobem było na początku zrobić zapamiętanie w pamięci, czemu akurat mem 2, skoro nie użyny jest mem 1, no ale okej. Okay. Zapamiętywanie i podliczanie punktów zawsze w każdym ruchu, tak? Bo wiadomo, jak nic nie ma, to jest 0. Wtedy sprawdzamy warunek, jak idziemy, potem sprawdzamy, czy jest ściana, jeżeli nie, to z powrotem wracamy do zapamiętywania i nie ma tutaj żadnego procesu wypisywania, tak? I to bardzo dobrze to jest właśnie określone, bo jak dojdziemy do ściany, to dopiero wtedy mamy zrobić podnieść, pisz i upuść. Także to jest dobry pomysł, tego mi zabrakło w moim rozumowaniu, to działa, sprawdza się, jest 13 poleceń, tyle ile miało być, rozwiązane, jest sukces. I wspólnymi siłami mamy... Dalej wszystko na 100%. Dzisiaj zobaczymy sobie znajdź i zniszcz 2 i 3.
ze względu na fakt, że mnie cisnęła bardzo ciekawość i ja sobie to, można powiedzieć, że po części już rozwiązałem. Tak, zauważyłeś, za każdym razem, gdy usuwamy najmniejszą liczbę, zostaje nam nowa najmniejsza liczba. A jeśli usuniemy tę liczbę... Cóż, chyba sam widzisz tutaj problem. Wyraźnie musimy zniszczyć wszystkie kostki z danymi, ale nie w jakiejś tam losowej kolejności jak dotychczas. Każde z was musi pozbyć się kostek z waszych kolumn w kolejności od najmniejszej do największej. Czyli musimy po prostu wszystkie... Wezmę tutaj pierwszy krok, żebyśmy zobaczyli, jak się wylosują. Czyli po prostu wybieramy pierwszą i wywalamy najmniejszą. Potem znowu szukamy najmniejszej i wywalamy, tak? I w ten sposób mamy to zrobić. Ja tego nie testowałem, co do sobie wypisałem, bo to jest nawet tutaj protip od zarządu. Skorzystaj ze swojego programu z poprzedniego pokoju jako punktu wyjścia. No i właśnie, i tutaj zacząłem robić ten... Tutaj właśnie to jest ten moment, kiedy wpadłem na ten pomysł, że rzeczywiście nie muszę podnosić tych dziadostw, a jak nie podnoszę i zapamiętuję, to jeszcze mogę użyć właśnie tego... Idź do odpowiedniego miejsca w zapamiętaniu, tak? Czyli mamy idź do memory 1, gdzie zapamiętuję po prostu liczbę, ale w tym momencie zapamiętuję też kafelek. Podnoszę ten kafelek i potem jeszcze idę... Muszę to wyłączyć, bo ciągle mi skróluje. I idę do niszczarki, ponieważ w mem2 mam najbliższą niszczarkę. A wiadomo, że najbliższa niszczarka to jest ta, która jest idealnie pod nami. I już. No i na końcu jeszcze, kiedy dojdziemy do ściany, musimy sprawdzić, czy mem1 jest ustawiony na 99. Znaczy nie sprawdzić, tylko musimy go ustawić, bo idziemy od samego początku, a my musimy zawsze ustawiać sobie 99 na górze. Co oznacza, że w sumie moglibyśmy robić tak, że zamiast dorzucać sobie, teraz to widzę, zamiast dorzucać sobie dodatkowej komendy, po prostu dać skok i ten skok brałby pod uwagę właśnie może gdybyśmy na przykład ten mem zapisywali sobie w tym momencie, to wtedy ten skok zapisuje nam znowu, ustawia nam 99 w pamięci. To w żaden sposób nie powinno nic popsuć, zobaczmy, czy to w ogóle działa. Może na lekkim przyspieszeniu. Zapamiętała. Oho! Twoi pracownicy zrobili coś, co czyni ten scenariusz niemożliwym. No dobra, czyli faktycznie coś jest nie halo. Mówię, nie testowałem tego, a wydawało mi się, że powinno działać. Wróćmy może, bo może to coś mi pochrzaniło. Może tu mam jakąś dziurę jeszcze w rozumowaniu. Może na razie zróbmy jeszcze to po staremu, jak było. I zróbmy jeszcze raz ustaw, tak, tutaj, że w mem1 to jest ustaw na 99, bo najpierw zobaczmy, co jest nie tak. I kto ma jakiś problem? Gdzie jest coś nie tak? Teraz jest wszystko w porządku, czyli rzeczywiście coś musiałem namieszać. Coś musiałem namieszać z tym usunięciem, bo widzicie, nagle jest ok. Coś zaszło. Może na przykład ustawiałem sobie ten mem, znaczy wiecie co, ten memory mogą ustawiać jakoś... No tak, bo za każdym razem robię ten skok, więc być może ustawianie i resetowanie tego było również w momencie, kiedy nie powinno być, tak? To jest bardzo podobne rozwiązanie do tego, co było wcześniej. O! O, a to jest intrygujące. A to jest intrygujące. Dlaczego zostało 99? Właśnie! 99! Co oznacza, że warunek musi być mniejsze bądź równe. Ponieważ musimy również brać pod uwagę, że może być też 99. Bardzo słusznie. Dobra, wypatrzyliśmy jeszcze przypadek skrajny, zawsze te skrajne przypadki trzeba brać pod uwagę, czyli 0 i 99. Tak, i teraz powinno być ok. 99 została, no wiadomo dlaczego. Pięknie. I teraz pytanie, jak to zaliczyło? Nie mam oczywiście rozmiaru, ale czy mamy prędkość? Mamy prędkość! 143 sekundy, no mega. Haha, dobrze. No to tak, no to wyzwanie rozmiaru moglibyśmy spróbować, ale mogę zostawić wam. No to w sumie byłoby bardzo moim zdaniem podobne do rozwiązania właśnie ze znajdź i zniszcz 1, tylko trzeba by to rzeczywiście zoptymalizować. Powiem wam szczerze, że tak wewnętrznie, to ja czuję, że ja wolę robić teraz wszystko na prędkość, bo tworzenie zadań na komendy jest tylko optymalne pod kątem linii komend kodu, ale nie jest w za cholerę optymalne, jeśli chodzi o prędkość działania kodu, a dla mnie zawsze najważniejszym było, żeby ten kod działał szybko i sprawnie. Zobaczmy, na czym polega znajdź... O kuźwa. Czy to teraz chodzi o to, że mamy znaleźć... Zawsze iść do niszczarki, która jest jedna? I tu jeszcze jakaś dodatkowa laska jest. Czasami, kiedy jesteśmy podekscytowani problemami inżynierskimi, możemy stracić perspektywę i zapominamy, co
jest naprawdę ważne. Tak, twoje zadanie zostało zaprojektowane bardzo sprytnie, ale wciąż usuwaliśmy wszystkie nasze dane. Nie martwimy się o to, kto dawał komu komendy. Ważną rzeczą jest to, że musimy pokazać trochę powściągliwości. Usuń jedną, tylko jedną kostkę danych. Musi być najmniejszą kostką w pokoju. Pracujmy razem, aby była to najmniejsza. Interesujące zadanie. Znajdź i zniszcz kostkę z najmniejszą liczbą w pomieszczeniu. Robię to tylko dlatego, żeby zobaczyć... Może masz iść w dół. Tylko dlatego, że chcę zobaczyć, jakie są liczby wyszukane. Najmniejsza liczba w pokoju. Pytanie brzmi, czy najmniejsza liczba w pokoju może się powielać. Co jeśli są dwie albo trzy najmniejsze liczby w pokoju? Widzę 31. Czy jest jakaś mniejsza liczba niż 31 w tym momencie? Dobra, jest 29 i 29 jest tylko raz, z tego co widzę, tak? Interesujące. Mamy mnóstwo luda, a najlepsze jest to, że tu mamy jakąś babeczkę. Tu są jakieś podpowiedzi możliwe? Opcjonalne wyzwania, zobaczmy. 22 lub mniej poleceń, 33 sekund lub mniej. Znaleźć najmniejszą z całego gąszczu. Interesujące. Czy chcemy się tym zająć teraz, czy zostawiamy to i wrócimy kiedyś? Wiecie co? Nie no, ja to na pewno podejmę tego wyzwania, więc wielka prośba, nie dawajcie mi rozwiązań do znajdź i zniszcz 3. Wrócimy do tego zadania, wydaje mi się, że w którymś momencie życia. Więc na razie zostawiamy 38. Lecimy do etykiety drukowania. Zobaczmy coś nowego, bo zbliżamy się już w ogóle do pomarańczowych zadań. O, a tu może zacząć być coś ciekawego się jeszcze dziać. Tak, musimy poważnie porozmawiać. Ktoś w tym pomieszczeniu, nie możemy powiedzieć kto, nadużywa swojego przywileju drukowania. Ten ktoś drukuje prywatne kartki okolicznościowe. Zdjęcia siebie przed lustrem w łazience. Fragmenty jakiegoś fanfika. Ten ktoś widocznie jest bardzo samotny. Tak, musimy nauczyć się ograniczać nasze drukowanie. Zamiast wypluwać kartki, jakbyśmy byli uwięzieni w jakiejś nieskończonej pętli. Jakby dane mogły być kopiowane bez końca. Tak, proszę, zapoznaj się z naszym zadaniem świadomości drukarskiej. Zostawię instrukcję z ulotki tutaj. Musimy zwiększyć ogólną świadomość dotyczącą naszego drukowania. Każdy pracownik musi wydrukować dokładnie 5 kostek i odstawić je gdziekolwiek na podłogę oraz pomyśleć o wpływie każdej z nich. Każdy ma wydrukować dokładnie 5 kostek. To oznacza, że będziemy sobie tworzyć pętlę i będziemy sobie liczyć, ile kto kostek wydrukował. Zatem na początku napiszmy sobie... Przygotujmy kod, który po prostu będzie brał. Czyli tak, idź. Może tak, ustaw. W mem1 ustawimy. To był ustaw, czy to było najbliższe? Sorry. Mem1 to będzie najbliższa drukarka. W pierwszej kostce pamięci zapamiętujemy najbliższą drukarkę i idziemy do niej. Potem bierzemy. Bierzemy oczywiście z drukarki. Tak. A czy możemy wejść z mem1 od razu? Możemy wejść, zrobić od razu wejść z mem1. To chyba będą działać. Tak, dobra, okej. Wejść z mem1 i w tym momencie możesz co zrobić? Możesz iść, zobaczmy w ogóle, jak jest wyzwanie. Opcjonalne wyzwanie. Podpowiedź? Nie, chcę podpowiedzi. Użyj 9 lub mniej poleceń, albo 55 sekund lub mniejszy. Znaczy, tu jest dużo losowości, więc pewnie trzeba będzie kilka razy sprawdzać, żeby było to jak najmniejsze. Idź w losowym kierunku, tak? Idź w losowym kierunku i oczywiście upuść. I potem masz to zapętlić. Jeszcze raz masz iść, wziąć i upuścić. Ale do tego... A tu ile było komend? Opcjonalne wyzwanie jeszcze raz? 9. Do tego masz jeszcze sobie liczyć. Czyli kiedy weźmiesz już coś z drukarki, to licz... O, mamy coś plus coś, okej. To było licz, czy to było, mogło być ustaw? Ustaw... No nie, nie ma, to ma być jednak licz. Czyli masz liczyć mem1 plus 1. Mem2, przepraszam, tak, bo my chcemy zmienić teraz w drugiej pozycji, w drugiej pamięci będziemy trzymać zmienną, która będzie odpowiadać za liczbę podniesionych etykietek. I teraz potrzebny nam jest warunek. Jeśli... mem2 jest
Jeśli mem 2 jest większe od 5, czyli jeżeli podnieśliśmy już 5 i ułożyliśmy gdzieś na ziemi piątą plakietkę, zakończ. I to tyle, nie masz więcej nic robić. Tak? Mamy 8 linijek kodu. Pewnie gdzieś coś jeszcze jest za mało, ale zobaczmy, jak to będzie wyglądać. On na początku sobie... Tak, on sobie sumuje. Zobaczmy jakiegoś losowego typka. Stefana na przykład. Bardzo dobrze, Stefan, idealnie. Stefan podniósł drugą. Stefan sobie liczy. Mem 1 plus... Łopanie! Mem 2, kurczę, no i to był błąd techniczny. Dobra. Weźmy jeszcze raz Stefana. Stefan? Nie, ja chcę Stefana zaznaczyć. On już teraz jest Brian? Gdzie jest Stefan? Jest Stefan, dobrze. Stefan podniósł 2 kostki. Stefan podniósł... Okej, 3 kostki. Dobra, oczywiście będą problemy, bo mogą trafiać na miejsca, gdzie już położyli kostki, no ale chodzi nam oczywiście na... Nie do końca o to nam chodziło. Co jest grane? Wiecie co? Znaczy, być może... być może w złym momencie warunek stoi. Bo... może zróbmy tak. Upuść, ale on musi rzeczywiście upuścić. Bo mi się wydaje, że oni teraz mimo wszystko biorą 6. Liczmy to może w momencie, kiedy on rzeczywiście to upuści. A może on sobie mimo wszystko, wiecie co? On sobie mimo wszystko wydaje mi się, że upuszcza. Nawet jeśli nie może upuścić, to sobie dalej, proszę bardzo, przecież idzie do drukarki. Teoretycznie to jest źle napisane, bo tutaj musimy wziąć pod uwagę upuszczanie... To musimy wziąć pod uwagę upuszczanie... I tylko kiedy upuściłeś, to masz... Kurczę... Muszę to postawić jeśli w miejscu, w którym stoisz jest nic, to wiemy, że tu będziesz mógł upuścić, ale tylko wtedy, jeśli jest nic, to wtedy masz dorzucić liczenie i tylko wtedy masz upuścić. Jeśli nie, no właśnie, ale jeśli nie, to on teraz idzie od samego początku i znowu mamy sprawdzanie mem najbliższa drukarka, ale nie możesz wziąć, bo już masz i znowu szukasz. Co oznacza, że on zawsze będzie zaczynał szukać... Właśnie. On zawsze będzie zaczynać szukać od środka, ale... I to jest pewien problem. Bo z takim rozwiązaniem wiem, że będzie źle. No właśnie, już coś trzymam. Ej, a to jest ciekawe, nie? Co to się w ogóle wydarzyło? Panie Stefan, co pan robi? Jeśli... O Jezu! Jeśli jest nic. O to chodziło. Jeśli jest nic, a nie jeśli nie jest nic. No dobra, zobaczymy. A może to zadziała jednak? Sprawdzimy. Stefan ma już 5. Stefan zakończył. No muszę teraz znaleźć odpowiednie miejsce. Dobra. No znajdź. Znajdź laseczka. Ona ile to w ogóle ma jeszcze? Ona ma tylko 5. No już ma 5. Wydaje mi się, że dalej jest źle, ponieważ one biorą 6. Czyli w momencie, kiedy licz, i tu jest 5, czyli w momencie, kiedy jest większe lub... Dobra, większe lub równe 5 musi być. Tak? Albo po prostu, jeżeli jest równe 5. Nawet tak powinno to zadziałać, zobaczmy. Tak, bo to ważne jest właśnie, żeby zwracać uwagę, kiedy podliczamy, kiedy sumujemy. No i co? No coś trzymasz, no to kurna, to wywal. Dobrze. Uff. Jest 9 lub mniej poleceń? Jest. Test prędkości? Nie jest. Ale wydaje mi się, że możemy test prędkości zrobić również. Tak. Ważne jest to, żeby zwracać właśnie uwagę na to, czy warunek jest dobrze postawiony. Ja tak chaotycznie trochę. No właśnie, bo widzicie, bo to jest właśnie ta różnica. Gdybym sobie na spokojnie myślał, to bym sobie to wszystko szlifował, a teraz gadam, więc... O, sorry, walnąłem w mikrofon. Musicie trochę mieć cierpliwości na to, że ja to robię spontanicznie, tak? Dobra, ale w każdym razie wyszlifowaliśmy to. Mamy jakby wyzwanie... związane z rozmiarem, to teraz spróbujmy to zrobić optymalnie. Co w sumie niewiele wydaje mi się, że zmieni. Bierzemy najbliższy z drukarki, bierzemy mem. A gdyby się na przykład poruszali tylko po skosie, czy to nie byłoby łatwiej? W sumie nie wiem, może tak, może nie, nie wiem. Weź, jeśli nic, to wtedy masz upuścić, ale właśnie tutaj wydaje mi się, że jest coś takiego, powinno być jak w przeciwnym wypadku,
po prostu idź i szukaj dalej. Nie musisz brać kolejnych, bo już masz. Czyli bierzesz, szukasz, jeśli nic tu nie ma, to wtedy upuszczasz. W przeciwnym wypadku... Co tu się stało? Oj, co ja zrobiłem? Nie tu. Jeśli w przeciwnym wypadku musisz cały czas szukać. Tak? Moment, tak, tutaj. Musisz iść. Dobra, i teraz powinni to robić szybciej. Tak, proszę bardzo, no i szybciutko polecieli. Zobaczmy, jak tam czas. Średni czas to 51 sekund. No i proszę bardzo, poszło. Cudownie, mamy zaliczone. Ale teraz jest etykieta drukowania, czyli etykieta drukowania 2, czyli jak zobaczycie większe wyzwanie. Sprawdźmy, jak nam to pójdzie. To samo! Witam ponownie! Tak, wygląda na to, że nasza broszura kreatywne drukowanie była nieaktualna w poprzednim zadaniu. Jakiś śniegowy teren teraz. Zmarnowaliśmy 25 kostek danych. Cieszcie się nowym zadaniem. Skopiuj swoje rozwiązanie z poprzedniego zadania i użyj je tutaj. Ponownie, każdy pracownik musi wydrukować dokładnie 5 kostek z danymi. Tym razem, o nie ma dużej litery, każdy z nich musi napisać na każdej kostce numery od 1 do 5 w jakiejkolwiek kolejności. Poleć pracownikom rozłożyć kostki na podłodze. Dobrze, skopiuj poprzednie rozwiązanie, tak? Dobra, no to kopiujemy, jeszcze raz wracamy tutaj. No to szybko zrobię. Dobra, jest. I teraz na każdej kostce musi napisać numery od 1 do 5. To jest w sumie ciekawe, ponieważ zobaczmy, jakie jest wyzwanie. Opcjonalne. 10 poleceń. Jedno polecenie więcej. No i też tak widzę, że jest jedno, ponieważ muszę po prostu... Jedno? Czyżby? No bo mamy licz. Ale mamy ją w ręce, więc możemy po prostu dać pisz. Na niej mam 2. I to jest wszystko. Moim zdaniem to powinno rozwiązać sprawę. Każdy pisze, ile kostek wypluł. Banał! Dodaliśmy po prostu polecenie, napisz na kostce. Ciekawe, dlaczego akurat rozwalili to na kolejne zadanie. No dobra, to było... To chyba najszybciej rozwiązane zadanie ever. Tak mi się wydaje. No i teraz oczywiście chcemy zrobić jeszcze na prędkość, więc kupiłem sobie teraz prędkość i tam też to dodam. I tutaj właśnie teraz przekopiowałem sobie, dodaję, że pisz mem 2. I w sumie to powinno być to samo. Zobaczmy, czy też uda nam się zmieścić w czasie. Wygląda na to, że to szybko poszło. O! No jest! Jest 54 sekundy. Super! Najszybciej rozwiązane zadanie ever. No to było ciekawe. Czemu dodali dodatkowe zadanie tylko po to, żeby dodać jedno polecenie więcej? Ale to oni musieli mieć jakiś zamysł w tym. Deszyfrator obrazów. Zobaczcie, już za chwilę pomarańczowe zadania. Jaram się tym bardzo. Jestem ciekaw, co nowego tam dorzucą. Wszystkiego najlepszego. A wiecie, kto ma dzisiaj urodziny? Ja. Jak miło, wysłano mi zdjęcie urodzinowe z mojego banku. Ale to bezpieczny obraz i zaszyfrowali to. A teraz muszę wymyślić, jak to wyświetlić. Zaloguję się do mojego bezpiecznego portalu bankowości internetowej. Głupie komunikaty. Zaakceptuj RODO. Zaakceptuj ciasteczka. Zweryfikuj pytania bezpieczeństwa. Wpisz kod zabezpieczający, który zostanie wysłany na urządzenie mobilne. Wpisz moje 4 poprzednie adresy. Zaakceptuj zaktualizowane warunki korzystania z usługi. Zgadzam się na elektroniczną komunikację. Samouczek opisujący, jak ostatnio nieznacznie przeprojektowano jeden z przycisków na stronie. Odrzuć ofertę karty kredytowej. Ej, tak samo, ja się z tym zgadzam. Dokładnie tak wyglądają maile od banków. Okej, zaczynamy. Kliknij tutaj, aby sprawdzić, jak zobaczyć swój urodzinowy wizerunek. Pani z dużą fryzurą mówi, to takie proste. Mówią, że musimy przenieść każdą kostkę na lewo o liczbę kafelków wpisanych na każdym sześcianie. Po zakończeniu pojawi się moje urodzinowe powitanie. Och, nie mogę się doczekać. Ej, to będzie fajne. Czyli musimy przesunąć każdy kafelek o tyle, ile jest pól. Przesuń każdą kostkę w lewo, taką liczbę pól, jaka jest napisana na kostce. Dla przykładu, jeśli na kostce jest cyfra 3, ta kostka musi przesunąć się w lewo o 3 pola. Aby zachować tajemnicę korespondencji, po wykonaniu zadania wszyscy pracownicy muszą opuścić pomieszczenie dowolną dziurą. Okej. No to dowolna dziura znaczy, że najbliższy i dziura, tak? Prawdopodobnie. Zrobię sobie to, albo sobie potem to dodam. Dobra, fajne zadanie, czyli biorę kostkę. Zawsze widzę, że wszyscy mają kostkę po lewej stronie, więc zawsze to będzie idź... przepraszam, idź w lewo. Nie, głupi jestem. Podnieś kostkę z lewej strony, tak? Musimy to optymalizować od razu. O rany, podnieś. I w tym momencie ustaw... jako mem 1 mój przedmiot. I zobaczmy, czy to rzeczywiście jest tak, jak myślę. Czy on ustawi liczbę? Jest 3. Tak?
Ale teraz pytanie brzmi, czy jeżeli zrobię licz mem 1 minus 1 da mi rozwiązanie w postaci dwójki? Tak. A zobaczcie, na początku mieliśmy kostkę zapamiętaną, a teraz mamy po prostu zmienną. No, ciekawe, okej. Okay. Dobra, to działa, no to zrobiłem małe testy. Podoba mi się w tym języku kodowania, że od razu możemy sprawdzać, jak możemy od razu podglądać, jak kod liczy. To jest naprawdę bardzo użyteczne. Nie zawsze w programowaniu mamy takie możliwości. Trzeba by sobie samemu jakiś debugger napisać albo, nie wiem, tracer, ja to nazywam. Dobra, nieważne. Oto zanudzam was jakimiś pierdołami. Bierzemy kostkę i idziemy w lewo o tyle pól, o ile chcą. Ale ja tu widzę, że to wszystko jakby pokazuje tak... No dobra, to jednak nie będzie taki obrazek, jakim się wydawało. No jestem ciekaw, co to jest za obrazek. Taka zagadka trochę wychodzi z tego. Ustaw przedmiot. I teraz tak, idziemy na pewno w lewo. I będziemy szli, jeśli... Musimy ustawić, jeśli mem 1 jest większy 0, to idź w lewo. Tak? Czyli musimy zawsze badać, ile mamy kroków. Jeżeli mamy 11 kroków, no to wiemy, że musimy na pewno iść w lewo i odjąć 1. I w tym będzie zrobić skok. I znowu iść w lewo. Oczywiście, jeśli mem jest większy 0. Taka ciekawa pętla z tego wychodzi. Ile oni mówią, że potrzebują linii kodu? 8. Idę w lewo. Dobra. I jeżeli... A, no właśnie. Tylko to wygląda na to, że... zrobimy skok tutaj. Bo zawsze, jeżeli mamy liczyć i iść w lewo, zawsze robimy skok. Ale jeżeli teraz to się nie będzie zgadzało, czyli wyjdziemy z pętli, to mamy po prostu iść... do najbliższego, teraz mem, no może być jeden, wykorzystamy, robimy taką mega optymalizację, używamy tej samej kostki pamięci, ja to nazywam kostką pamięci, tej samego punktu pamięci, no nie wiem, slotu pamięci, ja to nazywam kostką, będzie mi łatwiej. Więc w tej kostce pamięci, w tej samej, bo nie jest nam już potrzebne zapamiętywanie tej liczby, po prostu idziemy do najbliższej dziury i zobaczymy, co zrobiłem źle. Liczymy sobie minus 1, okej. Okay. A ten co robi? Aha, poczekajcie. Bo jeśli jest większe 0... Poczekajcie, zaraz sprawdzimy. Pewnie warunek jest zły. On ma tutaj co? 1. Idzie w lewo, mem jest 1, dobra. O, nie mam upuść. Dobra, nie mam upuść przecież. Hahaha, oczywiście. Nie mam upuść. Dobra, jeśli jest większy 0, upuść i mem 1 najbliższy dziura. Dobra, zobaczmy, czy to zadziała. Poruszył się, upuścił. I nie poszedł. Aha, o Jezu, bo to musi zrobić jeszcze idź. I idź w mem 1. Dobra, bo myślałem, że mem 1 ustalasz najbliższy dziura i to jest koniec. O, czyli będziemy mieli o 1 za dużo chyba, tak? Nie pamiętam, czy było 8 czy 9. Okej. Okay. Liczą. Przyspieszmy trochę, zobaczymy, jaki obrazek powstanie. Ło, jaki ładny ludzik. Wszyscy twoi pracownicy zginęli, ale przecież chcieliście, żeby zginęli. Halo? Po wykonaniu zadania wszyscy pracownicy muszą opuścić pomieszczenie dowolną dziurą. Czas... Co jest grane? Wszyscy twoi pracownicy zginęli. Ale, bo mi się wydaje, że mamy krzywo ułożone to wszystko. Coś czuję, że... A widzicie. Rozumiem. To był tylko sen. Ona podnosi tutaj i to już jest jeden ruch. Znaczy ona podnosi i ta kostka podniesiona stąd powinna być tu. Rozumiem. Dobra, to teraz trzeba ogarnąć to, jak to wprowadzić w życie. Czy może jednak to podnieść powinno być później? Nie no, podnieść powinno być od razu. Dobra, myślę, że zaczniemy na razie od wyzwania na czas. Czyli nie będziemy zwracać uwagi na komendy w tym momencie. Zrobimy na początku idź, podnieś i idź w lewo. To jest pierwsza rzecz, którą zrobię, ponieważ wtedy wyrównamy się z całym naszym układem, tak? Czyli w tym momencie jest ok. Takiego ludzika tworzą. I jest piękne, tak? Wygląda zupełnie jak ja. Wszystkiego najlepszego dla mnie. Zobaczmy, czy to nie jest wyzwanie komend. Nie jest również wyzwaniem tutaj. Okej. Okay. Dobra, to teraz spróbujmy to zoptymalizować. Co oni tutaj robią? Jak to wygląda tak naprawdę? Idą sobie tutaj. Ustaw. Jeśli mem większy 1, to idź w lewo. I licz. Okej. Okay. Skok. Upuść. I tyle. No więc zastanawiam się w takim wypadku, jak to przyspieszyć. To jest dobre pytanie, bo to się da zrobić o wiele szybciej, a okazuje się, że naprawdę o wiele szybciej.
Tak jakbyśmy musieli ograniczyć to liczenie. Zastanówmy się chwilę. Pierwszym pomysłem, który mam tak analizując ten kod, może być coś takiego, że on zawsze będzie szedł w lewo i zawsze będzie liczył. Tak, żeby nie robić zawsze tego dodatkowego kroku, że sprawdzam. A sprawdzać mam tylko w momencie... I sprawdzać mam... Czyż w sumie no to samo wychodzi, nie? Bo zawsze i tak będziemy sprawdzać. Czyli jeśli... No właśnie, daj mi się, to niewiele zmieniło, że wywaliłem to poza. Zaraz zobaczymy. Czy to coś zmieniło? Tak samo, 37 sekund. To niewiele zmieniło, bo cały czas i tak sprawdza zawsze ten warunek. Tylko zastanawiałem się, czy... czy jakiś inny warunek może zrobić? No bo... Znaczy, samo to liczenie... jest problematyczne, bo najwięcej czasu zajmuje to właśnie liczenie. Jak sobie tak analizujemy na przykład takiego... Wrzucę to potem na streama. No, ja to wrzucę na YouTube'a, okej. Okay. Idzie i najwięcej czasu w tym całym procesie, moim zdaniem, zajmuje właśnie to liczenie. Odejmowanie. Czy da się to zrobić szybciej? Skoro tu jest napisane... Znaczy, wiecie, można zrobić go patologiczny na czas. Czyli jeżeli jest 4, to mamy idź w lewo 4 razy. Jeżeli jest 11, to idź w lewo 11 razy. Czyli po prostu 11 wypisujemy, 11 idź w lewo. Wtedy robi to mega szybko i nie robi tego idź i za każdym razem nie liczy. Ale czy da się to inaczej niż łopatologicznie? Moi drodzy, to chyba najgorszy i najdłuższy kod, jaki napisałem ever. Ale po prostu byłem tak ciekawy, że to zadziała i rzeczywiście jest rozwiązanie na prędkość, że musiałem to zrobić. Czyli proste warunki. Porównuję każdą liczbę, która tu jest, oprócz dwójki i z tego co pamiętam chyba... Wszystkie tu chyba są oprócz dwójki. 1, 3, 4, 5, 6, 7 i ósemki nie ma, tak? Chyba nie ma ósemki, więc każdy sprawdzi. Zrobimy idź, podnieś, każdy sprawdza jaki ma warunek i idzie tyle pól ile trzeba. Właśnie w ten sposób. I spierdziela do dziury. No chyba nie da się tego zrobić szybciej na daną chwilę. No po prostu chyba się nie da. Zobaczmy jak to wygląda. 8 sekund! Ale cel jest 15. King of Verbosity dostałem achievement. Nie mam pojęcia co to znaczy. Zaraz może sprawdzę na Steamie co znaczy King of Verbosity. Aha, czyli solve any puzzle with at least 4 times the number of commands required by the size challenge, czyli udało mi się zrobić 92 polecenia, czyli coś 4 razy, bardziej niż 4 razy większego niż wyzwanie wymagało. Ja zrobiłem 92 linie kodu zamiast 8, ale dzięki temu wyszlifowałem 8 sekund, tak? Łopatologicznie, bardziej łopatologicznie jak się da, bo powiem szczerze, kombinowałem coś z tym, żeby dać pod idź mem, ale niestety w memory to musi być konkretne pole, konkretny obiekt, dopiero wtedy on do tego obiektu pójdzie. Nie mogę mu dać na przykład liczby. Pomyślałem sobie, że jak dam liczbę na przykład minus 2, to poruszy się o 2, tylko że no właśnie, on musi widzieć w którym kierunku te minus 2, czy w osi X, czy w osi Y, więc mimo, że tu jest napisane, że w przyszłości będziesz w stanie przenieść pracowników bezpośrednio do miejsca docelowego, to pewnie odnosi się do tego, że w pamięci może być dziura, ściana albo inny kafelek, tak? Bo wiemy tutaj, że nic innego nie może być, tak? Zapamiętowego, bo mem może być ustawiony jako przedmiot, kierunek. Znaczy, mem może być też kierunkiem, tak? Ale najbliższy jest tylko kostką, pracownikiem dziurą i ścianą. Tak sobie kombinowałem, jak to można jeszcze inaczej, szybciej zrobić. Nie jestem w stanie wykminić, jak jeszcze stąd wyrzucić dwie linijki. Nawet jednej linijki nie jestem w stanie wyrzucić. Choć wiem, że można się na pewno pozbyć jakoś jeszcze jednego idź, żeby zrobić tego 9. Jeżeli macie jakieś pomysły, ja chętnie usłyszę wasze pomysły, jeśli chodzi o ten etap. Ja tymczasem sobie stąd idę. I chciałem zrobić jeszcze, ale zrobiliśmy dzisiaj, raz, dwa, trzy, cztery zrobiliśmy zadania. Nie jest źle. W następnym zadaniu zrobimy sobie tabliczkę mnożenia, ważną pocztową organizację, unikalny pokaz mody i przygotujemy się do tego, żeby liznąć trochę pomarańczowe być może zabawki. I tutaj widzę, że jest faza tak jakby było coś z listenerami, tak? Czyli z wysyłaniem danych i nasłuchiwaniem o danych. Być może będą potrafić się te typki jakoś ze sobą komunikować, a tymczasem, biorąc pod uwagę fakt, że nagrywam ten odcinek już ponad godzinę, bo tak dużo kombinowałem nad tym deszyfratorem obrazów, ja wam dziękuję, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco, dzięki serdeczne, do zobaczenia w kolejnym odcinku w czwartek. Wielka piona, cześć!